Powtórzę raz jeszcze, żebyście mnie dobrze usłyszeli. Wy zadowolone z siebie tłuste koty Kaczyńskiego, które myślicie, że Polaków da się kupić za parę stówek, że jak będziecie dzień i noc kłamać, to zmieni się definicja prawdy. Jesteście złodziejami. Jesteście złodziejami naszych marzeń. Marzeń o dobrym życiu. Marzeń o dobrym życiu naszych dzieci. W bezpiecznej, zasobnej Polsce, w której jesteśmy dumni z tego, że jesteśmy Polakami i Europejczykami, obywatelami świata. I nie myślcie, że rozliczymy was tylko i wyłącznie z każdej ukradzionej i zdefraudowanej złotówki. My was rozliczymy z każdej zmarnowanej sekundy naszego życia. Jak wy śmiecie naród, który wydał z siebie dumne pokolenie Solidarności, traktować jak małych geszefciarzy, których da się omamić zniżką o złotówkę na litrze na Obajtkowym Orlenie. Rozliczymy was za dzisiejszy stres tysięcy polskich rodziców, którzy pójdą jutro do szkoły i nie zastaną tam nauczyciela, bo 23 tysiące z nich zdecydowało się zostawić pracę w tym miodem i mlekiem płynącym królestwie ministra Czarnka. Rozliczymy was z każdej łzy dziecka, które dzisiaj czeka na wizytę u hematologa. Tak, rozliczymy. Rozliczymy was z każdej łzy chorego dziecka, które nie może dostać się do lekarza. Z każdej mrocznej, ciemnej myśli młodego człowieka, który nie może wyjechać ze swojej wsi albo miasteczka na wymarzone studia, do wymarzonej pracy. Bo Kaczyński z kolegami buduje TGW do Baranowa, ale zapomniał o tym, że ludzie mają swoje życie tam, gdzie mają, a nie tam, gdzie chce Kaczyński. Polska Kaczyńskiego to jest park jurajski. To jest wehikuł czasu, który zaniesie nas prosto w czasy Gomułki i Gierka. Z partią, która zastąpiła naród, z działaczami w państwowych spółeczkach, z Trybuną Ludu zamiast mediów publicznych, z pierwszym sekretarzem. Z pierwszym sekretarzem, który jak pomyli brutto z netto, to państwo musi dodrukowywać 8 miliardów złotych. Bogu dzięki, że on nie pomylił brutto z euro.